Nie wyczuwałam ruchów dziecka. No i po badaniu stwierdzili, że dziecko jest martwe. Przyjęli mnie na oddział tutaj na salę numer 3 i w sumie zostawili samą sobie. Skurcze zaczęły się w do pierwszej. Pani doktor wzięła mnie na badanie, stwierdziła, że to nie są skurcze. Później miałam je co 6 minut, później co 3 minuty. Nadal twierdzili, że to nie są skurcze, już bez badania. Nie wiem na jakiej podstawie wmawiali, że to nie są skurcze. I tak doszło do porodu. Na sali, na podłodze, bo jeszcze wody mi odeszły na łóżku i urodziłam na podłodze. Chodziłem, prosiłem o jakąś pomoc, tylko była odzywka od położnej, że ona powiadomi lekarza, że ona za chwilę przyjdzie, tylko że nikt nie miał czasu przyjść do momentu, aż urodziła żona na sali, na podłodze. Jak pobiegłem, to jakoś wszyscy znaleźli nagle czas na przyjście. Nie w strachu, nie na sali, tylko na sali porodowej ktoś przy niej będzie i pomoże. Taki poród się odbywał, nie wiem, kilkaset lat wstecz, żeby rodzić na podłodze bez opieki. Tylko pytanie, co by było, gdyby to dziecko było żywe i wypadło tak z żony na posadzkę. Co by wtedy powiedzieli?